Rozpoczęta przez łódzki oddział PGE dystrybucja w 2020 roku, przebudowa stacji Wieloń została zakończona z końcem czerwca. Ostatnim etapem prowadzonych prac było wyburzenie starego budynku stacji. To bardzo ważna inwestycja na terenie działania oddziału Łódź. Wzmacnia zachodnią część sieci energetycznej w naszym województwie. Została przebudowana rozdzielnia 110 kV, zostały wymienione transformatory z małej mocy na dużą, czyli 25 MW na 40 MW. Została zburzona i wybudowana nowa rozdzielnia 15 kV, zwiększone pola, z których wychodzą linie piętnastkowe do 44, także moce przerobowe w tej chwili tego GPZ-u znacznie się zwiększyły, mogą przyjmować z odnawialnych źródeł energii wytwórstwo, czyli i przetwarzać, wpychać w naszą sieć energetyczną. Poprawi się, tak powiedziałem wcześniej, te moce, które tutaj w tej chwili są, te cztery linie 110-kowe, które zasilają ten GPZ wielu, nie jest to jedyny GPZ w tej części tutaj oddziału Łódź, zachodniej części oddziału Łódź, to spowoduje to, że wszyscy wytwórcy, którzy będą chcieli się przyłączyć do linii 15 kV, czyli tam źródła fotowoltaiczne czy wiatraki, mają możliwości takie, możliwości przerobowe, tak powiem roboczo, tego GPZ-u są takie, że tą energię od nich przyjmiemy. Dlatego są te 44 pola, sekcja pierwsza, sekcja druga, które spowodują to, że można tam się wpiąć po prostu fizycznie. Jest to możliwe. W tej chwili ten GPZ, który był z lat 60., on po prostu nie nadawał się do takiego typu inwestycji, dlatego zostało to przebudowane. Trwająca blisko 2 lata modernizacja prowadzona była bez zaburzeń pracy sieci. Realizacja modernizacji na czynnym obiekcie stanowiła poważne wyzwanie techniczne. Priorytetem było utrzymanie niezakłóconych dostaw energii dla mieszkańców Wielunia i sąsiednich miejscowości. W razie awarii jednej linii przełączamy się na drugą. Jest to całkowicie zautomatyzowane. CD, to jest centralna dyspozycja ruchu, ma możliwości przełączania, wyłączania, odłączania. Dlatego z tyłu tutaj za nami to jest na powierzchnia część, czyli 110-kowa. 110-kowa, dwa transformatory, które tutaj się znajdują, te są 110-kowe na 15 kV. Daje to takie możliwości sterowania, mówię, przełączania bezprzerwowego, żeby odbiorcy nie odczuli po prostu przerw w dostawie energii. Być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, mają tę świadomość, ale prąd między innymi do Wielunia, dla naszego regionu, płynie wprost z elektrowni w Bełchatowie. Tak, dokładnie potwierdzam. Elektrownia w Bełchatowie ponad 30% pokrywa obszaru dostarczania dystrybucji energii. Wytwarza po prostu. My dostarczamy, my jesteśmy PGE Dystrybucja, a oni wytwarzają. To jest ponad 5,5 miliona ludzi. Także jest to ogrom, jeszcze raz ogrom. Mogą teraz w tej chwili przyjść nowi inwestorzy, bo mocy jest dużo, mogą się przyłączać, nie zabraknie im na pewno. Czyli może wielą się również energetycznie rozwijać, inwestycyjnie, podłączać się do prądu, teraz już nie ma żadnych obaw, że stacja tego nie uciągnie. Nie ma takich obaw, potwierdzam to w całej stanowczości. Mogą się przyłączać, mogą rozbudowywać się, tak żeby ludzie po prostu, jeżeli przyjdą nowe inwestycje, to co za tym idą, miejsca pracy mogą spokojnie się tutaj instalować i rozwijać. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach działania Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wartość inwestycji to ponad 23 miliony złotych, a kwota dofinansowania ponad 15 milionów. Więcej o tej niewątpliwie bardzo ważnej dla Wielunia energetycznej inwestycji powiemy już w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po wydarzeniach.